Cześć, z tej strony Marcin. Nadaję do Was prosto z Barcelony, świeżo po konferencji LG, na której w końcu zobaczyliśmy model LG G6. Jest to oczywiście nowy flagowy smartfon, następca smartfona LG G5. No i wiele osób pokłada z nim duże nadzieje po tym, jak modułowa budowa smartfona LG G5 okazała się, no krótko mówiąc, niewypałem. LG G6 porzuca pomysł na modułowość. Jest to smartfon typu Unibody. Nie możemy tutaj wymieniać ani modułów, ani zdjąć tylnej klapki, ani nie możemy też wymienić baterii. Pierwsze, co rzuca się w oczy w tym smartfonie, to oczywiście nowy ekran. Jak widzicie, ma on zaokrąglone rogi. Jest to naprawdę duży wyróżnik i na żywo powiem Wam, że wygląda to naprawdę świetnie. Przyciąga uwagę i jest to coś takiego świeżego na rynku mobilnym. Ekran jest naprawdę spory, ma przekątną aż 5,7 cala, przy czym samo urządzenie naprawdę dobrze leży w dłoni i wcale nie wygląda na duże. Mam wrażenie, że rozmiarowo odpowiada ono urządzeniom, które mają przekątną ekranu może 5,2, 5,3 cala. W każdym razie wrażenie jest takie, że ta bryła jest naprawdę mała, a ekran zajmuje bardzo dużą część frontu. Zaskakują też proporcje tego ekranu, ponieważ mają one stosunek boków 18:9, czyli innymi słowy 2:1. LG przekonuje, że w ten sposób możemy na tym ekranie wygodnie oglądać filmy, że jest to taki bardziej standard kinowy niż taki telewizyjno-internetowy. No nie wiem, w praktyce powiem Wam, że nie robi to aż takiej dużej różnicy, jak się spodziewałem, ale faktycznie ekran prezentuje się świetnie i jest to zasługą m.in. technologii Full Vision. Na czym ona polega? Okazuje się, że LG G6 wykorzystuje zarówno Dolby Vision oraz HDR10, a więc technologia HDR w końcu trafia na ekrany smartfonów. Co więcej, LG zapowiedziało partnerstwo zarówno z Netflixem, jak i z Amazon Prime Video, które te usługi dostarczą treści z HDR-em prosto na urządzenia LG. Na razie jeszcze nie wiemy, czy użytkownicy dostaną jakieś darmowe pakiety, jakieś plany, ale liczymy na to. Rozdzielczość ekranu wynosi 2880 pikseli na 1440 pikseli, co daje zagęszczenie na poziomie 564 punkty na cal. Na żywo ekran prezentuje się naprawdę pięknie i myślę, że nie ma osoby, która narzekałaby na przykład na jakość kolorów, odwzorowanie czerni czy na przykład na kąty widzenia. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to ekran OLED, tylko zwykły ekran LCD. Mimo wszystko ta jakość jest naprawdę świetna. Jeśli chodzi o pamięć, mamy tutaj 4 GB pamięci RAM, a także 32 GB szybkiej pamięci na dane. Dodatkowo możemy tę wartość rozszerzyć poprzez karty microSD, które mogą mieć aż do 2 TB pojemności. Bateria LG G6 ma 3300 mAh. Jest ona, tak jak wspomniałem, wbudowana na stałe i możemy ją naładować poprzez złącze USB-C, wykorzystując standard szybkiego ładowania Quick Charge 3.0. Jeśli chodzi o aparaty, pierwsze skrzypce gra tutaj aparat z tyłu urządzenia, a konkretnie aparat o podwójnym obiektywie. Podobnie jak w modelu LG G5, także tym razem mamy do dyspozycji dwa różne kąty widzenia. Taki standardowy, który ma 71 stopni oraz obiektyw szerokokątny o kącie widzenia 125 stopni. Podobnie jak w poprzednim modelu, ten szerszy obiektyw ma troszkę gorsze światło wynoszące f2.4, a ten standardowy obiektyw ma światło f1.8, a więc możemy się spodziewać, że we wnętrzach, a także nocą, obiektyw szerokokątny da niestety słabszy obraz niż ten standardowy. Oba aparaty mają rozdzielczość po 13 megapikseli. Z przodu znajdziemy nowy aparat o rozdzielczości 5 megapikseli z szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 100 stopni. Ma on światło f2.2. No i ma on taką ciekawą właściwość, ponieważ z przodu też możemy przełączać się z szerokiego kąta na wąski kąt, przy czym smartfon wykorzystuje tutaj tylko jeden obiektyw. LG G6 pracuje pod kontrolą Androida 7.0 Nougat z nakładką autorską firmy LG. Jest to nowa wersja nakładki, która ma być bardziej przyjazna użytkownikowi, która ma wykorzystywać nowe proporcje ekranu 2:1, no ale prawdę mówiąc, nie kryje ona wielu zmian względem poprzedniej wersji. Tak naprawdę użytkownicy LG powinni poczuć się tutaj jak w domu. Smartfon będzie dostępny w 3 kolorach obudowy. Będzie to kolor biały, który ma takie specyficzne perłowe wykończenie, kolor czarny, który najbardziej przypadł mi do gustu oraz kolor platynowy, który jest stylizowany na metal. No i właśnie, jest stylizowany, ponieważ tylna ramka tak naprawdę nie jest metalowa, a według LG jest ona szklana. Przyznam szczerze, że trudno było mi w to uwierzyć, ponieważ w dotyku bardzo przypominał na plastik, a do tego plastik takiej przeciętnej jakości. Jeżeli faktycznie jest to szkło, to niestety nie sprawia ono wrażenia takiego materiału premium. Także tył jest nieco rozczarowujący, ale tego samego nie mogę powiedzieć ani o bokach urządzenia, ani o froncie. Po bokach mamy solidną, metalową, taką dość szeroką ramkę, która naprawdę poprawia chwyt urządzenia. Natomiast z przodu, tak jak wspomniałem, ta ramka jest bardzo wąska, ponieważ ekran zajmuje większą część całego frontu. Co ważne, LG nie zrezygnowało z portu mini jack.
Telefon generalnie bardzo dobrze leży w dłoni, głównie za sprawą takiego wyprofilowania tylnej krawędzi. Ma ona delikatnie zaokrąglony profil, dzięki czemu lepiej wypełnia dłoń. No i faktycznie, dodając do tego jeszcze wspomniane szerokie ramki, smartfon leży w dłoni naprawdę pewnie i nie ma tendencji do wyślizgiwania się. Niestety mam złą wiadomość dla fanów dobrego dźwięku, ponieważ zapowiadany system Hi-Fi Quad DAC, czyli Digital Audio Converter, będzie dostępny tylko w smartfonie sprzedawanym w Korei. Na pozostałych rynkach nie zobaczymy tego systemu polepszającego jakość audio. Szkoda naprawdę, ponieważ fani serii V bardzo lubili ten system. No i wydaje mi się, że flagowe urządzenie serii LG też powinno być wyposażone w lepsze audio. Urządzenie na żywo sprawia bardzo dobre wrażenie. Szczerze mówiąc, wypada lepiej niż się spodziewałem. No niestety sporym mankamentem jest ten tył, który niestety odstaje jakością wykonania od pozostałej części urządzenia. Mam też drobne obawy o procesor tego urządzenia, ponieważ LG zdecydowało się na układ Qualcomm Snapdragon 821. Oczywiście na dzień dzisiejszy jest to bardzo szybki układ, który zasila m.in. Google Pixela, czyli super szybki smartfon, no ale miejmy na uwadze, że niebawem zadebiutuje układ Qualcomm Snapdragon 835 o dużo, dużo wyższej wydajności. Także może się okazać, że konkurenci LG G6 będą od niego znacznie szybsi. To tyle jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Jeżeli chcielibyście poznać pełną recenzję tego smartfona, zapraszamy na Spiders Web, zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie nam łapki w górę. No i oczywiście odwiedźcie bloga, gdzie znajdziecie taki szerszy materiał z pogłębioną specyfikacją, a także informacjami o tym smartfonie. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.